Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem przybliżyć Wam roślinkę w kolejnym odcinku na temat jedzenia. Dzisiaj opowiem Wam... To jest ten. Tam w oddali już... Powiem Wam tak. Widzicie? Witam Was serdecznie. Słów kilka na temat... Witam Was serdecznie w kolejnej części na temat udania się do krajów gorących, egzotycznych, z egzotycznymi zwierzętami, egzotycznymi chorobami i innymi takimi rzeczami, o czym Wam w tym odcinku właśnie chcę Wam powiedzieć na temat hoteli. I przebywając tutaj, jeżdżąc gdzieś w różne punkty, mówię o wyspie Jawa, to już trochę zwiedziłem tej wyspy Jawa w koło i spałem w paru punktach. I teraz chciałem Wam powiedzieć, na co zwracać uwagę, jeżeli jedziecie do hotelu, macie zamówiony hotel, z polecenia czy nie z polecenia, 3 gwiazdki czy 5, co powinniście zrobić, zanim rozpakujecie się w pokoju takim hotelowym. Otwieracie drzwi i pierwszy luk jest, co pierwszego robią ludzie wchodzący w hotelu do pokoju w ciepłym kraju. Pierwsze, co sprawdzają, czy jest klimatyzacja. Drugie, co sprawdzają, czy jest telewizor. Trzecie, czy jest lodówka. To są 3 podstawowe rzeczy, bez których Europejczyk nie obejdzie się, będąc gdziekolwiek, w każdym zakątku świata. Musi być telewizor musi być. Powiem Wam tak. Telewizja w tutejszych krajach dużo Wam nie da, bo nie zawsze, przeważnie, nie ma krajów, nie ma europejskich kanałów. Są, oczywiście są w takich 5-gwiazdkowych, to macie kanałów z całego świata oczywiście. Ale ja mówię o takich hotelikach, które zazwyczaj kupujemy, sobie pokój wynajmujemy w takich hotelikach, gdzie chcemy być blisko morza, blisko gór, czy blisko jakiejś atrakcji, żeby pozwiedzać i popatrzeć. Czy tam będzie tylko telewizor i stacje telewizyjne danego państwa, w którym przebywamy. Nie będę się powiem Wam tak, no, to co oglądam na innych kanałach, to Filipiny, Kambodża czy inne rzeczy, to jest prawie to samo wszędzie. Ja akurat będę bazował tylko i wyłącznie tutaj na hotelach, których byłem. Na hotelach i hostelach raczej nie, ale hotelach, tak? Byłem w trzech hotelach. I teraz powiem Wam tak. Porównanie 3 hoteli, no to już można coś porównać, tak? 3 hotele. Nie pamiętam nawet, ilu gwiazdkowe było, ale powiem Wam tak. Hotel. Wchodzisz do hotelu. Co powinieneś zrobić, jeżeli wchodzisz do hotelu? W nosie mieć ten telewizor, bo on nie jest najważniejszy. Pierwsze co, jak otwieramy drzwi, wchodzimy i sprawdzamy od razu pierwszy rzut oka, patrzymy na narożniki. Patrzymy na narożniki, bynajmniej ja tak robię, ja mówię, jak ja robię, jak chcecie, to nie musicie patrzeć na narożniki. Jeżeli widzę pajęczyny i ciemne narożniki, mogę się spodziewać, jeżeli są pająki, to można się spodziewać, że są tutaj insekty i owady. To jest nieuniknione, że one będą, tylko niektóre są szkodliwe, niektóre są nieszkodliwe. Tylko właśnie o to chodzi, żeby sprawdzić, jakie insekty, z jakimi insektami mamy do czynienia. Co robimy? Wchodzimy, sprawdzamy narożniki. Ciemne, o, tam jest pajęczyna. Zapewniam Was, że często, gęsto będą pajęczyny i takie czarne kropki. Jeżeli zobaczymy na ścianie takie czarne kropeczki, to są odchody jakichś tam insektów i to te hotele nie są tak sprzątane jak u nas w Europie, także pamiętajcie, musicie mieć to na uwadze, że standard, są hotele oczywiście z dużym standardem, że to jest niedopuszczalne takie coś, ale większość, z których my korzystamy w przystępnej cenie, to są hotele właśnie o takich, co Wam chcę powiedzieć. Pierwsze, sprawdzamy te narożniki,
na dole, u góry. Sprawdzamy też, jeżeli w środku jest wycieraczka, bo często się zdarza, że jest, już jak wejdziesz, jest taka wycieraczka, trzeba podnieść tą wycieraczkę, zobaczyć, czy pod tą wycieraczką nie ma jakichś niespodzianek. W ogóle trzeba sprawdzić, czy jest posprzątane, czy jest pościel wymieniona, bo często zdarza się tak, że pościel nie jest wymieniana, tylko jest strzepnięta i tak wygładzona i jeżeli ktoś wpada na jeden dzień, to tutaj tak po jednym dniu to pościeli to ci nie wymienią, nie? Tam już ktoś w niej spał, ale oni ci tej pościeli nie wymienią. No, ktoś tam spał i miał świerb, nie? A ty przyjeżdżasz po 12 godzinach, kładziesz się w tego świerzba. No to trzeba zwrócić uwagę. Pościel, przede wszystkim pościel, łóżko, materac. Podnieść te prześcieradło, no i sprawdzić prześcieradło oczywiście, czy jeżeli jakieś ma przebarwienia, kolory, kropeczki i inne pierdoły, ciemne. Gorzej jest, bo teraz się hotele wycwaniły i pościel jest ciemnobrązowa, granatowa, także na tym widać inne plamy, ale nie widać tych, o tych plamach, co ja wam mówię, o tych insektach, które można spotkać w pościeli, tak? Różnego rodzaju dziadostwo. Jeżeli jest możliwość odsłonić, zobaczyć materac, jak wygląda, czy nie jest otegowany, bo różne różności tam w takich hotelach można było spotkać. Ja akurat byłem w takich, co akurat było dobrze. Akurat było tak, że były insekty oczywiście, bo to jest nieuniknione, były karaluchy, były. No, karaluchy były. W jednym były karaluchy, w drugim były pluskwy. Karaluch i pluskwa to jest różnica. A w trzecim, co byłem, to już był taki lepciejszy. No to tam już miałem spokój. Tam nie widziałem ani jednego insekta. Komary były, nie wiem skąd, ale właśnie w hotelach często i gęsto występują komary. Tak samo na przykład w tyłu mnie w wieżowcu komary występują, mimo tego, że skąd te komary, tak? Na wsi nie ma komarów, w mieście jest więcej wody. Jest więcej wody gdzieś tutaj w kałużach, gdzieś na tym betonie komarów jest więcej i te komary, nie to, że one przylatują do mnie na 20 piętro, tylko one po prostu schodami, w windzie, one się lęgną na dole, wlatują tutaj przez lobby, przez recepcję i później z ludźmi jadą sobie do góry, bo najwięcej z tego, co zauważyłem, to taka dygresja, że najwięcej komarów to mi przez drzwi, jak otworzę nieraz drzwi, to mi przez drzwi wlatują komary. No. Pościele. Ręczniki są bardzo, bardzo to... Ręczniki niby są prane, ale mogą być zleżałe, albo po prostu ręczniki były czyste, wyprane, włożone są do ich szafek, a te szafki, wiadomo, one nie są szczelne, one tam nie są foliowane, bo spotkałem się też z takimi hotelami, gdzie po prostu z pralni wszystko jest foliowane i dopiero jak wymieniają, to ściągają folię i zanoszą do pokoju. To jest najlepsze rozwiązanie, ale większość tych małych hotelików tak niestety nie ma, bo piorą sami we własnym zakresie i po prostu składają to w takiej szafie, a ta szafa stoi na zewnątrz, gdzie wszystko, co tylko może tam wleźć, narobić kupę i się zalęgnąć i takie rzeczy. Pamiętajcie, ręczniki. Ściągamy ręcznik biały, ile jest biały, patrzymy, brązowego, czarnego, pamiętajcie, brązowe, czarne to jest wróg. Potrząsnąć, zobaczyć, czy coś wyleciało, nie, czysty jest, pachnący, nie robić tak, nie? Tylko z jakiejś odległości, żeby nie pociągnąć sobie tego kurzu z ręcznika, czy nie daj Boże, co tam by było, żeby sobie nie wciągnąć, tak? Z większej odległości, pachnie, no, szafą, z stęchlizną. Powiem wam, że mało się spotkałem, żeby tutaj coś śmierdziało z stęchlizną. Mimo tego, że duża, duża wilgoć, nie? Ręczniki, lodówka. Jeżeli przeważnie są takie małe lodóweczki i są też biurka, otworzyć szufladę tego biurka. Jeżeli na przykład śmierdzi z tej szuflady, to nic do tej szuflady nie wkładajcie, pamiętajcie, bo czasami jest taki specyficzny smrodek. Tutaj nie chcę nic mówić, ale na przykład ja kupiłem taką szafkę nocną, że po prostu będę musiał ją wyrzucić, bo jeżeli otwieram szufladę, tam w szufladzie nic nie ma, ale jest po prostu smród,
jest smród tego kleju czy tego drewna, nie wiadomo czego, co było użyte do, nie było żadnego testu i to po prostu bardzo śmierdzi i jak się otworzy szufladę, to mi przeszkadza. Szuflady posprawdzajcie, na przykład jeżeli menu dostajecie, bo czasami jest też menu, jeżeli menu jest oklejone łapami, takie brudne, to też starajcie się tego nie dotykać. Nie dotykajcie takich rzeczy, bo ja was nie chcę przewrażliwić na to. Ja wam tylko chcę powiedzieć, co może się zdarzyć. Pamiętajcie, to nie jest, żebyście się wystraszyli. Tylko pamiętajcie o tym, żeby mieć z tyłu głowy troszkę większą higienę, jak przyjeżdżamy do takich krajów, niż mamy u nas w krajach europejskich. Pamiętajcie. Bo u nas tak samo. W Anglii widziałem takie takeaway'e, że po prostu też bym tam nie zjadł, nie? Albo widziałem takie puby, w których jakbyście było więcej karaluchów niż w całym tutaj wieżowcu. Ale to tak na marginesie. Lodówka. Pamiętajcie, jeżeli lodówka ma, bo tutaj problem jest tego typu, że oni nie doczyszczają niczego do końca, zawsze jakiś syf zostaje. Jeżeli lodówka śmierdzi, jest jakaś pożółkła, ma jakieś plamy, pamiętajcie, tam lepiej tej lodówki nie używać. Chyba że taką wodę możecie sobie wziąć właśnie, ale ja mam jeszcze w szklance wodę i pamiętajcie, żeby takie płyny sobie wozić albo kupić. Albo najlepiej wozić ze sobą, mieć w podróży zawsze taki płyn się przydaje, albo chusteczki higieniczne, te mokre, zawsze się przydają w podróży, tym bardziej, że lecicie 48 godzin, czasami więcej. Pod łóżkiem, warto jest sprawdzić też pod łóżkiem, ile jest kurzu. Nie mówię, że w każdym hotelu, ale może być tyle. Często jest tak, że łóżko dotyka, że skrzynia jest równo z podłogą, tak? To jeżeli możecie, jest możliwość, to sprawdźcie, czy w skrzyni nie macie wylęgarni jakiegoś robactwa. Tak? Pamiętacie o tym? No. Odchody czasami mogą się zdarzyć w takich hotelikach, takie odchody podobne do szczura. Ja to hotele i odchody podobne do szczura, nie? A może się tak zdarzyć. Ale to są odchody od jaszczurek, które niestety nawiedzają różne pokoje. Pokoje tutaj też do mnie przez balkon przychodzą jaszczurki. Tak samo może się zdarzyć, że w hotelach będą jaszczurki na ścianach i te odchody takie podłużne, przypominające szczura. To są jaszczurkowe. Ale jaszczurki przychodzą, jeżeli są jakieś insekty. Jeżeli nie ma insektów w domu, nie ma jaszczurek. Pamiętajcie. Kosze na śmieci oczywiście sprawdźcie, czy jeżeli kosze na śmieci są śmierdzące, bo czasami tak jest, są po prostu takie są zamykane kubełki, nie? I nieraz otworzycie, a tam jest nowa folia, nowe wszystko, a ten cały kubełek jest tak śmierdzący, że to masakra. Jeżeli są jakieś dywany, pod dywanem trzeba odgiąć, sprawdzić. Materac oczywiście, tak jak wam mówiłem, trzeba posprawdzać. No i później oczywiście łazienka, jeżeli nie będzie kratki ściekowej. Jeżeli nie będzie tego metalowej kratki ściekowej, niech przynoszą, niech zakładają wam kratkę ściekową, bo przez tą kratkę ściekową karaluchy będą łaziły wam po chacie, po pokoju, po nocy i tego sprawdzić. Też czy nie jest zagrzybiona łazienka. Chociaż nie widziałem, bo powiem, wyglądają tak, jak te łazienki wyglądają tak jak niedomyte, bo nie bardzo oni malują, nie bardzo oni czyszczą. Rozumiecie? Bo nie ma kabin prysznicowych. Są, ale często jest tak, że jest tylko łazienka z prysznicem i z ubikacją, a nie ma kabiny prysznicowej. Nikt tych płytek w koło nie umyje. Trochę przejadą podłogę i nikt tych płytek w koło nie umyje, a jak umyje, to jest dziadowsko umyte. Tak samo ubikacje są, nie są umyte tak, jak powinny być. To musicie się przyzwyczaić. Najlepiej to też wziąć, nie mówię, żeby kupić płyny i myć kible i tego, nie, spryskać nawet takim przed pójściem na tron, wziąć sobie, spryskać,
5 minutek, żeby tam się wyżarło i wtedy można siadać i jest bezpiecznie. No, to jest tyle, co chciałem powiedzieć. Instalacje elektryczne w łazience często się zdarza tak, że po prostu kable na tych nagrzewaczach bojlerowych są bez izolacji. Jest tak przykręcone są kabelki. Jak chrapniesz wodą, może się stać nieszczęście. Na to też musicie zwracać uwagę. Nie liczcie na to, że w telewizorze coś ciekawego będzie. Zresztą nie po to tam przylecieliście. Lecicie, żeby oglądać jakieś propy w telewizji. Idźcie nad morze. Jak schodzicie z morza, znajdźcie sobie taki prysznic, żeby się spłukać wodą. Pamiętajcie, wszystko to, co wam powiedziałem, może wam się przydać. Nie musicie mnie słuchać. To jest tylko i wyłącznie wasz wybór. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Hej.